Cześć, witam wszystkich. Mam nadzieję, że tym razem z Fonią wszystko jest ok. Jeśli nie, to dajcie znać. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim, którzy już są na czacie. Dzięki wszystkim nowym wspierającym. Co, kontynuujemy Shadow of the Comet. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się skończyć tę niesamowitą przygodę, może z mniejszą ilością zgonów. Więc jesteśmy oto znowu w tej pięknej jaskini. Czekajcie, muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić, czy oby na pewno wszystko dobrze leci, bo przed chwilą opuściłem stream nie tam, gdzie trzeba, więc jak tam w ogóle w ten upalny wieczór wszyscy się trzymają. Aczkolwiek jest już trochę lepiej niż ostatnio, więc okej, rzeczywiście puściłem coś nie tam, gdzie trzeba, ale to zaraz poprawimy. Dobra, to się zmieni. Tło za głośno. Okej. Zobaczmy. Spróbujmy tak. Przez chwilę jeszcze mogę w grze to zmienić. Nie wiem czemu, ale rzeczywiście po mojej stronie też to jest strasznie głośno i mam taką sprawę dosyć zero-jedynkową, że albo jest bardzo głośno, albo... Ale jeszcze możemy w samej grze zmienić, od czego mamy technologię. Pięknie. Okej. Okay. Tylko tam bezpiecznej drogi, bo... żeby się źle nie skończyło. Dobra, ja w sumie też mam to tło za głośno. Jasny gwint. Dobra, ktoś pamięta, co teraz mamy robić? Bo... Była mowa o tym, że mamy za 25 minut do końca, w co szczerze mówiąc wątpię. Nie wiem dlaczego ściszam i nadal słyszę tak samo głośno. O, cześć Adhak. W prawo i w dół. O, zaczynamy dobrze. W prawo i w dół. Jak się uda to skończyć, to mam, szczerze mówiąc, stwierdziłem, że o ile granie w takiego klasyka jest fajne, o tyle chciałem może trochę więcej różnorodności i spróbować kilka innych tytułów. Szczególnie trochę bardziej niezależnych, mniej mainstreamowych. O Jezu, co ten pan tu robi? O, palec. Czy zmarliśmy? Okej, ktoś ma licznik odpalony? Tak. To było niewątpliwie coś interesującego. A co my powinniśmy tutaj byli zrobić, powiedzcie mi? Can of nafta, can of acid, flints. Czym my nie powinniśmy tutaj podpalić może czegoś? Can of nafta mamy użyć. Okej. Okay. To już naprawdę jest wyższy poziom absurdu. I co? Spalimy Indianina. But that odor, it smells like tin spirit, man. Nafta, now you will go and the rose for all eternity. Kurde, serio? Musiał naftę przetargać? W tak, kto lo, Znowu palec Boży. What?
Policzenie tych streamów może nie byłoby takie problematyczne, gdyby ktoś znalazł sposób, żeby wychwycić ten cały... policzenie tych zgonów, żeby wychwycić ten obrazek z aparatem. Prophet Cholesterol, czy zagram w Dark Horse of the Earth? Tak, plan był taki, żeby zagrać to jako kolejną rzecz, ale szczerze mówiąc zmieniłem trochę zdanie i nadal chciałbym w to zagrać, ale w międzyczasie chciałbym odpalić trochę bardziej jakieś mniejsze tytuły, które kurczę, bo jak odpalę Dark Horse of the Earth, to znowu będę przez co najmniej miesiąc w to grał, a chciałem trochę różnorodności. Oblivion, tak, no. Dobra, no to wiemy, że będzie się palił i co? I teraz zakładam, że on używa tego. I teraz musimy użyć pewnie... Bach. Ojej. Okej, okay, zapisujemy grę. Spalimy dziada. Czemu ja nie przeczytałem? Bo myślałem, że wy mi pomożecie. Poza tym, to czasami lubię kombinować. Na tawanga z rynku użyjmy. Użyj łuku. Użyj łuku. Okej. Okay. Oj, chyba nie wyszło. Chyba nie wyszło. Czy to jest znowu gra zręcznościowa? Trzeci zgon. No, całkiem nieźle. Wyobraźcie sobie, że gracie w to bez solucji. I musicie za każdym razem wykminić, o co Holender chodzi. Kurde, no znowu jest ten numer, że przyspiesza... Dosbox przyspiesza to. O, widzicie, jak ten ogień po prostu żwawo zasuwa. Użyję łuku. Uwaga, używam łuku. Say hello to Satan. Nie no, dialogi piękne są. Pach! Zabiliśmy Dianina. Okej. Okay. Co tutaj leży? Parka, listen to me. Good grief, Lord Polskin. O, pan Polskin w końcu. What I began 76 years ago, you will finish. You must seal the great ancient's access to this world. On the island sleeps Dagon, he who reigns in the depths of the seas. You must find a boat and go there. Ach, pięknie. Teraz tak już łódkę nas... You will fight evil by resuscitating the symbol of death. But... To nie brzmi dobrze. May your courage stay with you in the demon's presence. I will help you twice more. Okej. Okay. Cześć, czy ja dobrze czytam, Prophet Cholesterol, co ty piszesz? Nie no, jakby chwila, ustalmy sobie jedno. Z takimi tekstami tutaj proszę nie zaczynać, ok? Bo to mi się nie podoba, więc jakby... nie. Może ciebie uciszymy na chwilę. Nie lubię takich numerów. Mam po prostu po dziurki w nosie tego syfu, żeby ktoś mi jeszcze wyskakiwał na kanale z takimi tekstami.
Dobra, mamy akwamarynę. Co tu jeszcze jest? Och, no szkoda, sułtan. Mamy motyla. Okej. Dobra, jakby ten pan mi trochę podniósł ciśnienie, więc jakby jeszcze raz mi ktoś z takimi tekstami będzie wyjeżdżał, to jakby ja od razu mówię, że tutaj nie będę się przytykał. Dobra, zapiszmy tę grę. Dobra. Jak to zebrać naftę? Czy mam zebrać tę naftę? Do czego mam zebrać tę naftę? Powiedzcie mi. Czy ja coś tutaj... A co na tym tronie w ogóle się dzieje? Tutaj coś jeszcze jest? Nie. Pusto puszka. Czy pusta puszka przypadkiem nie była w pomieszczeniu wcześniej? Can of tar. Can of nitroglycerin. Mam ją na sobie? Nie. A, okej, okay, sorry. Nie zauważyłem, że miałem trochę więcej tego. Dobrze, to teraz sprawdźmy. No dobra, mamy naftę. I co teraz? No, tutaj było grubo. Dobra, mam nadzieję, że więcej tych puszek nie powinienem zabierać ze sobą. Może zapiszmy, zanim się spierdzielimy z tych schodków. Z tego co rozumiem, to musimy łódki szukać, tak? Czemu nie mogę tutaj w prawo iść? No to szukajmy. Andrzej, pytasz się o jakie ciśnienie, bo ja już nie chcę o tym rozmawiać. Dobra, jest pan. Obejrzysz sobie pierwsze 10 minut streamu, to będziesz wiedział o co chodzi. Ogólnie chciałem po prostu... Kurde, nie, może jakby powiem to wprost, bo
Wiem, że mamy stream, mamy grę i tak dalej, ale przy okazji może wyrzucę to z siebie. I jakby do tej pory chciałem robić nie grozy neutralne, politycznie, poglądowo i tak dalej. I robiłem to i bez problemu to się udawało. I wiem, że słuchają ludzie o różnych poglądach i tak dalej, ale jeżeli ktoś mi wyjeżdża z tego typu tekstem na streamie na żywo, to wiem, że w grupie osób słuchających mamy różne osoby i tego typu tekst może kogoś urazić. W związku z tym chciałbym, żeby ludzie tego nie robili i po prostu wydaje mi się to nie fair, nie? Jakby mówimy, ja nie mówię o ideologiach, o jakiejś wojnie i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię po prostu o ludziach. Mamy ludzi, których to może coś obrazić i do tej pory nie było takiej sytuacji. Pomimo tego, że robię to od kilkunastu lat, to nikt nikogo do tej pory jeszcze... Okej, były akcje, że ktoś kogoś obrażał, w tym mnie i tak dalej, ale jak ktoś mnie obraża, to mnie to zezlewa, ale w momencie, kiedy wydaje mi się, że ktoś zaczyna gadać rzeczy takie bzdury z dupy, że tak to ujmę, to ja mam mało tolerancję na tego typu rzeczy i po prostu... I tak, więc jeżeli komuś się to nie podoba, no to przykro mi, nie? Ale wszyscy są mile widziani, dopóki po prostu nie zaczynają pieprzyć głupot. Dobra. Znaczy nie było banu, nie? Jakby wyciszyłem kolegę i jakby... Nie wiem, bo czasami mi się wydaje, że może ktoś pieprznie jakąś głupotę bez sensu i może nawet nie zdaje sprawy z tego, co mówi. I może trzeba po prostu powiedzieć coś na głos, żeby ktoś zrozumiał, bo nie wiem, bo ktoś jest przyzwyczajony, że tak się mówi, że tak jest okej, i w ogóle się na tym nie zastanawia. Ale jeżeli się może zwróci na to uwagę i powie się coś na głos i walnie się głową w stół i mówi chwila, nie zgadzam się, no to może ktoś się zastanowi i pomyśli, okej, no może nie trzeba było tak powiedzieć i tyle, nie? Nie, no, to nie są bany, no kurde. Nie, no chodzi o to, że po prostu nie zgadzam się na pewne rzeczy, nie? Jakby jeżeli ktoś mówi głupoty, to tyle. A, dobra, i teraz pan się nas pyta, czy idziemy na spacer. Nie, no Jacek, wiesz, no kurczę, jeżeli to jest tak, że nie wiem, zacząłbyś mnie obrażać bezpośrednio i mówić, że coś mi się nie podoba, no to nie uważam, że to było fair, nie? A w momencie, kiedy ja nie zareaguję na coś takiego, to wydaje mi się, że po prostu wśród oglądających mogą być ludzie, których to zaboli. W momencie, kiedy ktoś zobaczy, że ja nie reaguję na coś takiego, to uzna, że chwila, nie? Ten gość też ma wyrąbane na to, że po prostu można ludzi mieszać z błotem i mówić tak albo inaczej i że to jest, i ten gość też tak uważa, a nie chcę, żeby tak było, no. Jakby ja nie chcę afiszować się z jakimiś poglądami, tylko nie chcę też, żeby było tak, że przyzwalam na pewnego typu zachowania i tyle. No właśnie, no jakby nawet jakby były dwie osoby, nie? Sorry, ja nawet jeżeli mam tak, że jeżeli nawet siedzę ze znajomymi przy piwie i ktoś coś pieprznie jak przy głupotę, to też mówię wprost, że słuchaj, no to jest chyba nie okej. Dobra, jakby sorry, no nie chciałem tego robić, nie chciałem przez całe trwanie tchnienia grozy, nie chciałem nigdy poruszać tego tytułu, tematu, ale no teraz wyszło i tak jak powiedziałem, no nie chcę udawać, że nic się nie stało, no bo... Bo tak jak powiedziałem, może być ktoś, kto to ogląda, a wiem, że mamy w społeczności takie osoby, których by to zabolało i nie chcę po prostu, żeby te osoby odczuwały, że ja mam to gdzieś, nie? Dobra, jakby, przepraszam, bo jakby tego typu rzeczy mnie ten... skupię się na tym, na grze, na zabawie i żebyśmy się pośmiali, a nie żebym ja się rozczulał nad rzeczami, które są po prostu... Przynajmniej dla mnie czarno-białe. Okej, I like a breath of fresh air in the evening. I was hoping I would run into you. Yes, and this is night like... This night is not like other nights. Okej, no to... one always finds what one seeks, Mr. Parker.
Dobra, ja nie będę tutaj z tym dialogiem, ja jeszcze posłucham Gutka i nie będę kombinował. O, no właśnie, profet, właśnie tak mi się wydawało, że to jest tak, że czasami coś się powie i nie wiem, nawet jeżeli osobiście ktoś tak myśli, to mam na to wyrąbane. Jak się mówi to na głos, to jest trochę coś innego. Więc jeżeli powiedziałeś na głos to, co teraz powiedziałeś, to okej, okay, to nadal to było głupie, ale wydaje mi się, że w takim razie mamy dialog i jest jakiś konsensus, tak? Że tak nie powinno się mówić i tyle. I okej, okay, nie? Keep going. Dzięki za wsparcie. Kurde, jakby... Przepraszam was bardzo. Ja jestem osobą, która po prostu... czasami za bardzo emocjonalnie się angażuję w pewne kwestie i rzeczy czasami, które nawet mnie bezpośrednio nie dotyczą, ale czytam wiadomości i po prostu myślałem, że w piątek wieczór po prostu nie będę chrzanił o tego typu rzeczach, a to jest po prostu strasznie skomplikowane i po prostu nie chcę o tym mówić. Dobra, have you ever visited a small island off the coast? The island, but no one ever sets foot on it. Everybody knows it's... Tak, niezwieściwie się. Chwila. That's my business. Lend me your rowing boat. Do not be blinded by religious superstition. A, i przy okazji, dzięki Gutek. Don't be blinded by ridiculous superstition. How can you, of all people, say such a thing? You ought to be ashamed of yourself. That's my business. No, they are stronger than we are. Yes, I let myself be courage. Dobra. No, they are stronger than we are. Okay? Would you mind telling me exactly what you want, Mr. Parker? Lend me your rowing boat. To brzmi już jak groźba. Why didn't you say so? Take it and the best of luck to you, my boy. My boy? Okej. Okay. Dobra, ja teraz mam głupie wrażenie, że... No kurczę, ta wyspa wygląda srogo. Od razu Monkey Island mi się przypomina i pomyślałem, że trzeba było wziąć puszkę. Jedną z tych puszek, żeby uzupełnić łódkę. Układanka. O nie, nie mów mi, że te kolorowe kamyczki. Okej. Okay. 30 minut samej układanki, czy? Okej. Okay, o, mordę. Okej. Okej. Jak to się... O co tu chodzi? Co ja z tym niby... O matko. No dobrze. O cholera, to jest jakaś głupia kostka Rubika. Mordę. No to ładnie. Możecie wrócić tak za godzinę pewnie. Nie jest ciężkie jak się zna zasadę. Tak. Tak, nie jest ciężkie. Zupełnie nie jest ciężkie. Kropki muszą być w kątach. Ej, nie, bez jaj. Nie ma ktoś jakiegoś save'u, który... Dobra, ta kropka musi być tam. Dobrze.
No tak, cały dół, ale to chyba to jak w kostce Rubika jest najgorzej ułożyć. Czy to jest to drugie oko? To wygląda jak to drugie oko, nie? Okej. O, Jesus. Ja nie jestem dobry w te klocki. Okej. Ktoś ma jakąś ściągawę z obrazkiem, jak to powinno wyglądać. Dobra, zakładam, że to musi się znaleźć tu, tak? Okej. Teraz zakładałbym, że to ma się znaleźć tu. No dobrze. Nie, w drugą stronę. Nie, dobrze. No, kod z klawiatury i DDQD powinno być. Ej, chwila, już. No, już prawie, ale. Sara, układałaś kiedyś taką układankę? Najgorszy jest ostatni kawałek. Dobra, to musi się znaleźć tu. Dobra. Spróbujmy. Nie, chwila. To musi się znaleźć tam, czyli... Ej, nie zrobię tego, bez jaj. To trzeba zamienić... Ożeż, w mordę, nie. Czekaj. To musi być tu. Ale jeśli to musi być tu... Aha, czyli to musi być tam. Ten kawałek musi być tu. Bez jaj. Gutek, serio mówi, że jest sposób na to? Jest jakiś układ wyjściowy tego? Jaki kolejny tytuł, to dzisiaj może nawet będzie niespodzianka, ale... Serio? Ty w solucji tak zrobił. Ej, ale to może ktoś powie, jak... może to się da jakoś szybciej rozwiązać, nie? Niż wczytywać solucję, bo tutaj już mam tak jakby prawie gotowe. Nie ma tu jakiejś matematyka, coś, kogoś, kto uwielbia zagadencję, nie? Nie, bo na to jest jakiś sposób, ale ja nigdy nie potrafiłem rozkminić, jak to działa. Dobra, chrzanić to. Chrzanić to. Nie mamy czasu na takie rzeczy. Spróbujmy. Tylko skąd ja wczytałem tę grę? No jasne. Ja pitole. Wczytajmy grę, no dobra. Gutek. Dobra, tutaj mamy... O, dzięki Sara za rozpoczęcie wsparcia. Dobra. Dobra.
To pogadajmy sobie z nim tak ekspresowo. Chwila. 2-3-3-2 z tego co pamiętam. To już może całe dialogi mam rozpykane, że tak to ujmę i... Pan mi pożycza łódkę, my płyniemy tą łódką. I piękny kolor morza, skały wyjątkowo naturalne. Te. No dobrze. To weźmy sobie to, co się tu błyszczy. Kolejne gry. Pytania o kolejne gry. Już któryś raz ktoś się pyta o kolejne gry. I tak Dark Realms of the Earth chciałem zagrać, ale mam zamiar rozpracować kilka małych tytułów, które gdzieś mi się tam uzbierały, które tak naprawdę są tytułami na jeden wieczór. Przynajmniej tak mi się wydaje w większości. Pathologic. Nie wiem kiedy Pathologic, bo nie wiem. Wiesz co, no to mam wrażenie, że Pathologic to jest gra, którą jak się zacznie, to się nie skończy. To będzie dłuższe od tego. A tego właśnie chciałbym uniknąć. Dobra. Co to jest gutek 3, pion w dół dwa razy? Trzeci pion, tak? Rozumiem, że to jest to. W dół dwa razy. Czwarty poziom. Kurde. O rany. Czwarty poziom. Co to jest czwarty poziom? Powiedzcie mi, czy to jest liczone od dół, czy od góry? Ja bym powiedział, że od dołu. W lewo. Raz. Dobra, zobaczmy. Drugi pion w dół, pach, 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 w dół, raz, trzeci poziom w lewo, dwa razy. No to... To nie wygląda mi na rozwiązanie, przykro mi. Więc... Czekajcie, ja sobie tutaj też tak między... Naprawdę odpaliłem solucję i okej, zobaczmy, czy moja solucja jest lepsza od twojej solucji. Black Mirror. Ja nawet starego Black Mirrora nie grałem, więc to bardzo chętnie, ale chciałbym robić też jakąś różnorodność w licząc od góry. Okej. Chciałbym też zrobić pewną różnorodność w tematyce. Aczkolwiek nie wiem, na ile na przykład gry w klimacie horroru, ale z dużą ilością napieprzania byłyby atrakcyjne. Też myślałem o Alien Isolation, bo Alien to będzie... Właściwie jest nadal tytuł dosyć taki na czasie. Czwarty poziom w dół lewo, drugi pion w dół raz, trzeci poziom w lewo dwa razy. Wow. O, udało się. Ale Alien Isolation to... to już żem raz przechodził i to było długie, ale jakie to było piękne. Ta gra jest po prostu mistrzostwem, jeśli chodzi o kwestię wizualną i horroru. Zapisuj. Notor, chwila. Czy ty właśnie powiedziałeś, że ty pamiętasz, że twój tata grał w Black Mirror? Black Mirror to jest gra... Ojej. Altasar, nie wiem dlaczego, ale system z automatu mi spauzował twoją wiadomość, więc...
Alien Isolation, każdy fan dobrego. Skoro zostały wydane, Alien Isolation jest idealnym horrorem. W sumie tego nie wziąłem pod uwagę, Notor. Tego nie wziąłem pod uwagę. Ale i tak czuję się staro. Kurde, mój ojciec pamiętam, jak w Lemmingi grał. Dobra, mamy jakiegoś wielkiego bloba. I co ten pan tutaj robi? Powiedzcie mi. To pozdrów tatę. Zaproś na streama. No coś ewidentnie ma tu oczy, jakąś paszczę. Czy tam jest jakaś... Chwila, sekundkę. Tu są jakieś świecące rzeczy w ścianie. Co to jest? Na przykład tego. Ach, nie. A gdzie mam to włożyć? To jest dobre pytanie. Gdzie ja mam to włożyć? No nigdy bym się nie spodziewał, że on tam wejdzie. No dobra, ale zgonów i tak jest bardziej umiarkowana ilość niż ostatnio. Chyba już czwarty zgon. Dobrze. Co ty kutek pisał? No jak ładnie. Jaki piękny pan. No dobrze. I akwamaryna. Kurde, ale gorąco jest. Już wytrzymać się nie da. Jak? Nie, nie włożę tego. Okej. Chyba, że do tego samego oka ma to włożyć. Nie no, przykro mi, ale coś tu nie działa. No. Coś się popsuło, to prawda. Coś się poważnie zepsuło. Widzę, że zgony są liczone. Nie odpuszczacie. Kurczę, jakaś gwiazda Dawida nawet się znalazła.
O matko. Nie, 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 nie. Nie, nie zgadzam się, nie zgadzam się, nie zgadzam się. Do dupy z taką robotą! Że włożyliśmy jedną rzecz, gdzie trzeba. A może ja zerknę do swojej solucji? A okej. To wychodzi na to, że rzeczywiście trzeba wziąć tę akwamarynę i użyć w momencie, kiedy się pojawia potwór. Zobaczmy. Potworze, pojaw się. No to się coś fajczy tutaj. O matko. Oj, znowu Bolskin się pojawił. Your struggle against the gods is not over. Get back to the boat. The current will take you to the cavern. Okej. No to zamiatamy do jaskini. Who must I fight now? A sanctuary in Cthulhu's honor has been erected. You will need all your mental power. Mm-hmm. Here is my ring. It will serve you, even though the stone is missing. No, kurde, panie. Co mi tutaj jakiś... You will find out. You have already put your finger on the solution and bear in mind the Bolskin family motto. Mm-hmm. For God and the green land of my fathers. No niezłe motto. Go and destroy that thing born of the flames of hell. No dobra. I zamiatamy łódeczką. To wygląda trochę jak z Neverhooda był taki gość, nie? Czy... Good grief, it's as dark as the deepest corners of hell. To jest koniec gry. Chyba końca gry nie widziałeś. Nie, tak serio, to ja tej gry nigdy nie przeszedłem. Ja w tę grę grałem. I to nawet trochę, ale za młodu. Nie, no tutaj jeszcze będzie się coś działo, ale... Solucja jest na minuty? A, dobra, rozumiem, że musimy coś odpalić tu. O. O, mamy latareczkę. Nie, latarnię mamy. O, zobaczmy. Ojeju. Okej, to teraz już wiemy, dlaczego mamy naftę. Okej, zapisujemy grę. I... O, co to jest?
A, co to jest? To jest jak ta gra z tą żabą, co przeskakuje przez ulicę. O, matko, matko, żaba mnie goni. Co to było? O kurde, ci goście tak jakby się urwali z teledysku Michaela Jacksona, tak. O Jezus, to rzeczywiście jest gra z żabą przechodzącą przez drogę. No. No i co, nie mogę przejść? Jasny gwint. Są jakieś yeti. Thank God you are here. I beg you, Mr. Parker, help us out of here. Okej, okay, zapisuję grę. Ciśnienie, nie ładujemy, zapisujemy. Mhm, ciśnienie rośnie. Dobra, co teraz? Mamy te pierścienie. Pach, 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 pach. Co tu jeszcze mamy, co może nam się przydać? Użyj Emerald Bolskin z ręki. Okej. Super logiczna gra. Mhm. No dobrze i polski ring. No. Proszę pana, właśnie prosiłem pana, żeby włożył ten kamień tam. Gdzie on jest? Tak, ale... Nie, no już włożył, tak? Dobrze. I teraz tak... Turkus na Tawanga Ring. Okej. Okej. No. Jak załaduję nie tego save'a, to naprawdę będzie... Nie ma cofnąć. Dobra, więc mamy już te... save. Z Bolskins... Dobra, no to może spróbujemy użyć tych pierścieni teraz, tak? Ale gdzie? Can of acid. Kurde, nie, za cholerę, jakbyśmy tego nie wiedzieli, to bym tutaj chodził i chodził i byśmy pół roku chyba grali w tę grę. Okej, okay, mamy kwasior. Coś możemy podnieść. Co to jest? Diament, mamy diament, uwaga. Dobra. Czemu nie chcę podnieść tego diamentu? Chyba za późno. A nie, 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 to jest... Jezu, co za ciśnienie. O! Co za potwór wychodzi? Ty poczwaro, idź stąd. Poszedł. Okej. Okay. A jabadabadabadabu. No dobra. I teraz idę o zakład, że trzeba użyć... Tak, Magic Rites. To brzmi jakby było...
Nie, nie wiem. Nie wiem, co robię. Co ja robię? How can you thank you, Mr. Parker? I didn't think we would ever be free again. No need for thanks, Alan. Get away from here. Don't wait for me. I must finish the task. Okej. Znowu ten... O Jezu, co on mówi? Ktoś niech chyba tylko teraz Polsatu zapomniał włączyć. The door is blocked. You have just enough time to get to the stone circle. A word of advice. First, you must photograph the comet. Okej. I'm not sure I can. I know. You will succeed, but hurry. The comet does not wait. Brzmi jak tekst piosenki. The comet does not wait. Na, 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 na. Okej. Dobra. Jak chcesz, to już tutaj odpaliłem teraz. Ta. Statyw mam, właśnie mam, ale bo widzę, że jest potrzebny. Dobra, pach, 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 pach. Uciekamy stąd, tak? I będziemy robić foty. Dużo nam za nie zapłacą. Okej. Tutaj chyba... Dobra, potworów już nie ma. Nie ma potworów, prawda? To byłby naprawdę słaby numer, jakby na końcu nam potwór jeszcze wyskoczył. Blocked by a huge boulder. I'd better find another way. Okej. Okej. Co to jest OLX? Prawy górny róg jest wyjście. Ta. Oaza humoru. Suchary będę sprzedawał w paczkach. Nie, przykro mi, tutaj chyba nie ma wyjścia. Trochę w lewo. Nie, tak jakby nie można stąd wyjść. Natomiast... Co to jest w ogóle? Może... Szczelina. What's that? Back there, a small passage. Dobry pomysł. W horrorach wchodzenie w małe szczeliny. Tak, oczywiście. Okej, dobra, nieważne. Nie, chciałem skomentować, ale... Wyszliśmy z jaskini i właśnie wyszliśmy prosto na jakieś miejsce. No dobra. To co tutaj teraz? Odpalamy. Dobra, robimy foto ogólnie, więc to nie jest zaskoczeniem, że wyjmujemy statyw, nie? Mamy statyw, to i montujemy kamerę. Mamy kamerę, to i może odpalimy jakieś płytki? Ej, nie, nie mówcie. Och, uff, już myślałem, że nie mamy płytek. To byłby pikuś. Czekaj, czy ten motyl jest nam do czegoś w ogóle przydatny. I hope I haven't forgotten anything. The comet will be crossing any moment now.
O cholera, chyba o świetle zapomnieliśmy. No to ładnie. Jakiś wielki gumisz właśnie nas zjadł. No dobra. Od nowa. Wydaje mi się, że jeszcze o świetle zapomnieliśmy. Okej, użyjmy kamerę. Uwaga, kometa za chwilę będzie, więc... O, nawet po kolei sam wszystko odpala, więc... No, I'm forgetting something, okej, ale... I na serio trzeba motyla użyć. No to użyjmy płytki i... I może od razu przygotujmy tego motylka, skoro mówicie, że motylki mamy zabić takiego wielkiego dziada. Używam motyla. Na moc motyla. Motyla noga. Ginie od motyla. Co jest? Tripod camera butterfly. Mamy teraz motyla użyć po prostu na kamerze, tak? What? Jest butterfly, okej. Szkło powiększające użyć. No dobrze, zobaczmy w takim razie. No tak, szkło powiększające w aparacie fotograficznym. Optyka na poziomie po prostu abstrakcyjnym. Dobra. Więc teraz używajemy, uwaga, teraz używajemy latareni. Ja mam wrażenie, że już tak daleko zaszliśmy, że ilość sejfów będzie odpowiednia do ciśnienia, które tutaj jest zbudowane. I teraz mamy użyć latarni. Pytanie, gdzie użyć tej latarni? Czy tutaj? Nie, tak na serio nie chcę. Myślę, że motyl sam wleciał. O, jest motyl, rzeczywiście. Już myślałem, że to zrobił, no proszę państwa, no. Ja mu coś każę, a ten nie chce, no. O matko. No dobrze. A, to rozumiem, że teraz robimy zdjęcie, tak?
czemu wtedy się pojawił potwór, a teraz nie? Tak, no dobra, podnieś tylko metę w takim razie, człowieku. Kiedy ta gra przestała być logiczna? Pomyślmy. Okej, przylatuje właśnie nam kolejny potwór. Okej. Szczerze mówiąc, to teraz nie wiem, co robić, bo musimy... Bam, 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 bam. Aquamarine. Coś się zacięło. Coś pan chyba jest zacięty teraz. W solucji jest napisane. Czy ja mogę wejść po tym człowieku do góry? To znaczy po tym cośu? What the... No dobra, to może spróbujmy użyć... Może zróbmy zdjęcie. O. Rób zdjęcie, no czegoś takiego to człowieka w życiu nie widziałeś. Jak to użyty był? A, ale wszystkie były użyte. Wszystkie były użyte rzeczywiście. Chwila, bo to już jest prawie finish. Coś tutaj mi nie pasuje. Albowiem, ponieważ jest napisane, żeby użyć coś na niebieskim i zielonym spocie. A gdzie jest niebieski? O, postanowił mnie zabić. No dobrze, to zaraz zobaczymy. Czy tutaj już motyla użyłem? Nie, motyla jeszcze nie użyłem, to użyjmy motyla. Używamy płytek, tak. Pach, kometa się zesrała i... O cholera, to nie to. O czymś zapomniałem oczywiście, jak zwykle. Używamy... Nie, latarni chyba nie mieliśmy używać do tego, czy mieliśmy? A, mieliśmy. On the blue spot, okej. Okay. Tylko nie widziałem, że blue spot jest poniżej. Aha, cześć Zordon, akurat uda ci się zobaczyć być może jeszcze kilka zgonów w tej grze, ale będziemy za chwilę kończyć najpewniej. Przynajmniej taką mam nadzieję. Mm.
Dobra, więc zakładam, że Aquamarin mamy tutaj użyć. Okej. Dobra, czyli krzesiwo na czerwonym. To w sumie jest tam jakaś logika z tym, tak? Czerwony ogień, interferę. Zielony. Diametr na zielonym. Tu jest jakaś logika w tym, czy mi się tylko wydaje? Diamond symbolizes earth. Does the color green. No, takie naciągane, panie, ale okej. I co tutaj? Fragment komety, tak? Symbol is early, color white. Jajajajajaj, oksotot, oksotot. Do widzenia, panu. Jajajaja. Mhm. No i żegnamy. No to Zordon, wpadłeś idealnie. Your mission's over, Parker. Your courage and willpower have sealed off Ulsmuth to the great ancients. But remember, nothing's over. It can and all start again somewhere else. No, idealnie. But przed Włebie, nad Polskim Morzem. I must return to the Kingdom of Shadows. My task is over. I have shown you the way, but always remember this. That is not dead which can eternal lie. No to po prostu zacytował nam Lovecrafta. No to... Well, I would better be getting down to the harbor. My boat should be leaving soon. I would better get my equipment into the trunk. The driver will soon be here. Okay. Everything's ready. I'll take my leave. No to dobra, no to... To wypad. Jak wesoło. It's odd that the doctor is out. I expected more from him. Perhaps he has better things to do. Nie, to chyba ja wiszę wam, że tutaj jesteście. O nie, znowu nas pobiją. So you're leaving without wanting to be offensive. I'll be glad to see you, the back of you. You've turned the village into a morgue. I put Zeke in the slumber just in case. Well, I'm going to check if those gypsies have moved out. Goodbye, Parker. And if I never see you again, it's soon enough for me. Okay. Interesting character, that Bags. Kurde, glina nazywa się Bags. O, jak ładnie. Komitet pożegnalny. What are you all doing here? Dear Mr. Parker, I'm not much of a hand at making speeches. That's a joke. He talked for 2 hours at the Temperance League meeting. Jed Donahue, will you kindly let the doctor get on with it? Well, doctor, we're waiting. Thank you. Well, as I was saying... What I was saying... Ah, yes. Well, here we are gathered together. Even Swink managed to find time to get away from his break to be here. You're speaking ill of a public official. Will you let me get on with this? There. Well, to get to the point, we want to say thank you. Thank you. Oh well, to be honest,
There's no more to be said. You've scattered the comet's shadow. That's something we can never forget. Połowa ludzi pewnie nawet nie wie, o co tu chodziło, ale... Now it's better to get going. Your boat won't wait. Goodbye, Parker. Goodbye. Już tu łza aż toczy się w moim oku. Hey, Parker, find a fine old pub and drink to my health. I might just do it, Jed. Thanks again for the photo of the stone circle. My pleasure. Prawie się wzruszyłem. Prawie się wzruszyłem. The competition is going to hate my guts and will prove that Bolkin was right. What was it he was so exactly? It's a long story and I'm not sure. Long stories are my favorite kind. Go ahead, I'm listening. Well, Mr. Griffith, what do you know of Cthulhu? No, to trzeba teraz. No tak. Dobra, Gutek, rzeczywiście dzięki, to było pomocne, mamy koniec. To było niewątpliwe przeżycie. Muszę wam powiedzieć, że gra była całkiem urocza i fajnie się w to grało. Jednakże... Szczerze zapamiętałem tę grę jako coś bardzo... takiego skomplikowanego, z masą dialogów, postaci i tak dalej. To rzeczywiście to jest, ale tak mam wrażenie, że granie w to jeszcze raz trochę zmiotło takie moje postrzeganie o tej grze jako czymś takim wyjątkowym. Pamiętam, że ta gra to była dla mnie legenda i nie była zła tak naprawdę. Pomimo tej swojej nielogiczności i tak dalej. Gdyby nie solucje, to w ogóle bym to w ogóle nie przeszedł, nie chciałbym się grać, ale nie było w sumie źle. Dobra, słuchajcie, jest 14 po. Nie chcę mi się odpalać nowego streama, więc nie wiem, czy jest sens coś zaczynać w tej chwili. Tak, no inaczej tego postrzegam, jak to prawda, ale mi się wydaje, że nadal ma tę magię, więc nie żałuję tego. Bardzo się cieszę, że to była jedna z gier, które zrobiłem tutaj na streamie. Była to pierwsza gra i to było fajne. Pasjansa? Nie pasjansa. Chwila. To dobra, to jeżeli chcecie, to poczekajcie. Ja muszę tylko zrobić małe ustawienie. Czekajcie chwilę. Okej, okay, spróbujmy tutaj ustawić to i to może być coś ciekawego, ale oczywiście nie mam ustawionego przychwytywania, więc nie, a nie, mam, idealnie. Dobra, może tylko spróbuję rozszerzyć wizję, żeby się ładnie skrywało. I to jest taki mały tytuł, który znalazłem.
To nie będzie Carrion, to jest, jak widzicie, Stonehouse Orphanage. To jest gra, którą znalazłem na itch.io i wygląda lekko creepy. Zresztą jak połowa kontentu na itch.io, ale kurczę, zaczynajmy, zobaczymy, z czym to się je. Jest to gra, która była zrobiona na taki jam twórców gier. I być może grałeś tu, Gutek? Nie wiem, ja tylko odpaliłem to na chwilę i wydawało mi się, że to będzie fajny tytuł właśnie jako taka zapychajka. I większość tych tytułów, które znalazłem na itch.io, jest po prostu, no okej, okay, może nie większość, ale jest sporo naprawdę fajnie wyglądających rzeczy. Okej, okay, witamy w średnicu Stonehouse. Okej, okay. Strasznie mi się podoba sposób, w jaki jest to wszystko zrobione, cały wizualny aspekt. Darkwood też chciałem, ale właśnie chciałem Pani Maria. Co możemy? Okej, okay, szukamy dzieci, które zaginęły z tego sierocińca. Dobra, szukamy dzieci z sierocińca. No, uciekiniesz. Sam dźwięk, sam wszystko po prostu strasznie mi się to podoba. Nie wiem, jest coś w tym bardzo. Do come and let me show you around. Okej. Okay. Sitting room. No dobrze. I mówiąc właśnie o małych grach, to miałem trochę na myśli, żeby co tydzień prezentować coś takiego. We interview prospective parents. Okej, okay, czyli tutaj wywiady. Okay, is your camera recording? Asking first would be polite. Okay. Czy sierociniec pani prowadzi sama? Och, kurde, taka osoba już sama prowadzi za sierociniec. Who are the children who weren't missing? Czyli kim były dzieci? Gdzie są dzieci teraz? Chciałem zobaczyć sierociniec. Dobra. Gdzie są dzieci? To jest dobre pytanie. Around here, they are around. They're very independent. Okej, okay, czy prowadzi pani? Okej. Okay. Przepraszam was, że, bo widzę, że rozmawiacie ze sobą i trochę ciężko się skupić i z tymi horrorami to jest trochę tak, że ten Shadow of the Comet to mogę tak lecieć, ale na tym chciałbym się skupić, więc przepraszam, że będę... coś to jest chyba opcja wspierania, więc możecie zwrócić moją uwagę tym, ale tutaj spróbuję się trochę skupić, a wy sobie tam gadajcie. Dobra. Who are the children who went missing? 5- i 7-letnie dzieci. Tragedia. To jest creepy. Chcemy zobaczyć resztkę sierocińca. Okej, dobra, zobaczmy. Dobra, no mamy zabaweczki, tak? The toys placed on us off as if they were posed. Okej. Jest racja, rzeczywiście, jakby ktoś poustawiał nam te zabawki. O fuck, to pani ciągle za nami chodzi. Maryja. Ale cała na czarno, dobra. Niech to pani się odsunie, bo już trochę się czuję niepewnie. Okej. Gotują sobie natury. Dobra, co mają w garze? Rust Color Stew.
Czy pani myśli, że dzieci poszły? Nowhere that better than here. Of that you can be certain. Co to za gulasz? Touch of this and a smidge of that, no jasne. The green is changed day to day. According to what we can afford. Dobra, tam nie ma dzieci w środku, prawda? W tym gulaszu. Czy modlić się przed jedzeniem? Z chlebem na naszym stole i napitkiem w naszych szklankach. Razem dziękujemy ci. Zanim wszyscy odejdziemy. Trzeba napić się tego? Okej. Okej. No dobra. Napiliśmy się gulaszu. Weźmy nóż dla bezpieczeństwa. Cholera coś nam powiedziała, ale nie zauważyłem co. O matko. Kurde, przy zgaszonym świetle powinien w to grać. Następnym razem gaszę światło. Okej. To już panie chyba... Czy się położymy na chwilę? Możemy zostawić kamerkę. Nie chcemy się położyć. The coated layer of dust. Okej, czyli rzeczywiście dzieci się nie bawiły tutaj. Wszystkie materace pozwijane. Poza jednym. Obdrapane tapety. Some strange shit is going on in this house. Czemu to pani za mną tutaj ciągle jest? Dobra, mamy się położyć, tak? Nie, no nie mówcie, że... Ona się ciągle pojawia za mną, jak to jest... Nienawidzę takich jumpscary. Okej, co to jest? Aha, mamy odłożyć kamerkę. O, ty głuptasku, nie rób tego. What the fuck? Okay. To było spoko. Tak, no rzeczywiście samej gry to tutaj nie było za dużo. I pomimo, że w sumie mam jeszcze jakieś tytuły, takie małe, to chyba już bym kończył. I zostawię może na kolejny raz. Dzięki za przybycie dzisiaj. Piszcie w komentarzach ewentualnie, jeżeli znacie jakieś małe, fajne, darmowe, albo nawet nie darmowe, ale jakieś takie małe tytuły, to dawajcie znać, bo ja znalazłem kilka i jest naprawdę dużo fajnych. I to był fajny przykład właśnie takiego, kurczę, no z racji tego, że Tchnienie Grozy skupia się na opowiadaniach krótkich, to tego typu formy są naprawdę fajne. Więc znajdźcie coś, pokażcie coś fajnego, jak mówię, ja mam kilka rzeczy na oku, Dark Corners of the Earth będzie,
ale może nie kolejnym razem. I wydaje mi się, czekajcie, zerknę w kalendarz. Tak, przez kolejne 2 tygodnie streamu nie będzie, wyjeżdżam na krótki urlop. Kolejny stream będzie już 4 września. Mam nadzieję, że będzie trochę chłodniej wtedy. I dzięki za oglądanie Shadow of the Comet. Fajnie, że udało się to dzisiaj skończyć. Dzięki Gutek, dzięki wszystkim wspierającym. Dzięki Keep Going za ciągłe wsparcie. Super. Jak mówię, dawajcie w komentarzach znać, co byście chcieli zobaczyć. Wiecie, subskrybujcie i tak dalej. Ale wiecie, co robić. Więc jak zwykle dziękuję oczywiście znowu wspierającym i tym, że chcecie to oglądać, bo to jest sobie fajne. Więc na razie, cześć, trzymajcie się.